Dzień dobry kochani, z tej strony Krzysiek Piersa i właśnie możemy być świadkami naprawdę niesamowitej sytuacji w związku z Kruszwilem, bo prokuratura wzięła na cel jego kanał na YouTubie. W związku z emisją odcinka na temat macania dziewczyn po tyłkach za pieniądze, który już z tego co widzę został zdjęty z kanału Kruszwila, ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych złożył wniosek do prokuratury, żeby sprawdzić dokładnie kanał Kruszwila, a wręcz domagają się jego zamknięcia. W sprawie podejrzenia popełnienia szeregu przestępstw przez dorosłych autorów kanału, prezes ośrodka złożył wczoraj zawiadomienie do Komendy Wojewódzkiej Policji i Prokuratury Okręgowej Policji w Szczecinie. Na filmach, które publikuje duet Marek K. i Łukasz W., przyjmujący pseudonim Lord Kruszwil i kamerzysta, dochodzi między innymi do nakłaniania i poddawania się innym czynnościom seksualnym przez nieletniego poprzez dotykanie intymnych części ciała przypadkowych kobiet. Czyli nakłaniamy dziesięciolatka, żeby pomacał dorosłą kobietę po tyłku. Prezes ośrodka w zawiadomieniu zwraca uwagę także na to, że rodzice nie dopełnili obowiązku opieki nad dzieckiem, pozwalając na jego udział w takich nagraniach. Jednocześnie wysyłamy oficjalne pismo do Google Polska, która to firma administruje portalem YouTube. Będziemy wnioskować o zamknięcie kanału Lord Kruszwil. Mamy również potwierdzenie, że Zachodniopomorski Wydział Cyberprzestępczości już wziął sprawę na warsztat i przygląda się kanałowi Lorda Kruszwila, czy rzeczywiście mamy tam do czynienia z szerzeniem nieodpowiednich treści. No to będą mieli co sprawdzać. Sprawa trafiła również do prokuratury, bo jak sam ośrodek napisał, mamy tu do czynienia z upublicznianiem i nagrywaniem czynności seksualnych wykonywanych przez nieletnich. Jestem bardzo ciekawy, jak rozwinie się ta sytuacja, jestem bardzo ciekawy konsekwencji, jakie spotkają chłopacy, no bo nagle się okazuje, że internet ma również swoje konsekwencje, że nie jesteśmy w internecie anonimowi i że cokolwiek wrzucimy do internetu, to nie jest tak, że będziemy sławni ponad wszystko, tylko że nasze akcje również wiążą się z pewną reakcją ze strony społeczeństwa i ze strony organów ścigania, organów prawa. Ja osobiście bardzo się cieszę, bo nigdy nie sympatyzowałem się z treściami Kruszwila. Do tej pory widziałem bardzo duże zainteresowanie wśród młodzieży na spotkaniach autorskich, więc mogę śmiało powiedzieć, to nie jest jakiś gdzieś mój wymysł, tylko ja to widzę na spotkaniach autorskich, bo jeżdżę z książkami, chociażby z Kosmiczne Bobry i Zemsta Księżycowej Szarańczy, jak i z komputerowym Ćpunem. Jeżdżę do szkół, jeżdżę do bibliotek i widzę niestety bardzo duże zainteresowanie właśnie takimi, bym powiedział, patologicznymi, bo tego się inaczej nazwać nie da, patologicznymi kanałami, takimi właśnie jak Lord Kruszwil, takimi jak Kamerzysta. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest satyra, że to jest żart, że to jest ustawione. Niejednokrotnie, kiedy ich pytam, czy wiesz o tym, że to jest ustawione, no to nagle młody człowiek robi wielkie oczy. To też jest taki sygnał dla nas, że my bardzo często bagatelizujemy tą sprawę. Zobaczcie, jak wiele czasu było potrzeba, żeby zwrócić uwagę ośrodków ścigania, żeby wzięli po prostu to na warsztat. Warto o tym pamiętać, że to, że my uważamy to za satyrę, żart, nawet nieśmieszny, ale jednak żart, to nie znaczy, że wszyscy odbierają to jako satyrę i jako żart, bo młodzi ludzie uważali, że to jest fajne być opryskliwym, być chamskim, chwalić się swoim bogactwem. Ciekawy jestem w ogóle, jak się czuje z tym sam Lord Kruszwil i sam kamerzysta, którzy w no sporym stopniu odpowiadają za demoralizację polskiej młodzieży. Ja jestem ciekawy, co mają w głowie tacy autorzy, tacy twórcy, którzy są odpowiedzialni właśnie za tą negatywną stronę patrzenia na YouTube, bo z powodu takich ludzi jak Kruszwil, potem wielu wspaniałych YouTuberów wstydzi się w ogóle powiedzieć, że są YouTuberami, że są związani z internetem, bo na tapecie inni ludzie mają właśnie Kruszwila i kamerzystę i z tym potem jest kojarzony internet. Dlatego ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, dziękuję wam serdecznie, gratuluję podejścia do tematu, dziękuję naprawdę z całego serca. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Internet jest wam po prostu wdzięczny. W opisie wrzucam link do Głosu Szczecińskiego, gdzie możecie znaleźć cały artykuł dotyczący sprawy Kruszwila i oczywiście do profilu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, gdzie możecie również szerzej poczytać o całym wydarzeniu. Dajcie znać w komentarzu, co sami sądzicie na ten temat. Z mojej strony to wszystko i jak zawsze na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.